Myślę, że obraz jest metaforą, która za pomocą pojęć mniejszych, niewielkich, przedstawia pojęcia wyższe, te, które są niemożliwe do zobrazowania. I w ten sposób buduję obrazy, szukając motywów w bliższym czy dalszym otoczeniu, w doświadczeniu, w tym, co przeżyłem, czego doświadczyłem, ponieważ myślę, że jestem w stanie namalować obrazy, które wyrastają z mojego przeżycia, z tego, co doświadczyłem, z tego, co widzę i odczuwam. Mając nadzieję właśnie, że takie pojęcia mniejsze, które są motywami wziętymi z mojego doświadczenia i z otoczenia, które widzę, że tymi motywami mogę opowiedzieć o czymś, co może mieć, mam nadzieję, charakter bardziej uniwersalny, wymiar bardziej uniwersalny, wykraczający poza ten opis związany z danym motywem, że w ten sposób mogę opowiedzieć, opowiadając o jakiejś mojej historii i próbuję wówczas nadać temu wymiar poprzez opis dokładny, ale skupiając się na tym motywie, że mam nadzieję, że będzie miało ten wymiar uniwersalny, wykraczający ponad tylko co ja zobaczyłem i co przeżyłem. Stąd natura i doświadczenie jest dla mnie punktem wyjścia. A pytanie odbiorcy, bo przecież trzeba znaleźć jakiś wytrych, jakiś klucz, no, przebić się do odbiorcy. W jaki sposób pan to uwzględnia, czy bierze pod uwagę odbiorcę? Wyrobionego, mniej wyrobionego? Nie biorę. W ogóle. No dobrze, to jak się z pańskimi... Znaczy, wytrychem nie można się posługiwać, ponieważ wytrych, czyli sposób, prawda? Czyli jakiś sposób, no to może być użyteczny, jeśli się maluje na zamówienie, tak aby się przypodobać, to wtedy jest potrzebny, to co pan mówi, wytrych, żeby się przypodobać odbiorcy. Natomiast jeśli mówimy o jakiejś autentycznej, prawdziwej twórczości, no to nie może być celem przypodobanie się. Przypodobanie się wówczas będzie miało wymiar wyłącznie komercyjny. To inne pytanie jeszcze mam. No te obrazy trafiają do jakiejś przestrzeni. Czy tworząc to dzieło, to bierze pan pod uwagę tą przestrzeń, bo to są obrazy najczęściej wielkoformatowe, że to jest to miejsce, gdzie i ta przestrzeń, i mój obraz to będą stanowić jakąś całość, uzupełnienie? Nie, nigdy nie maluję pod przestrzeń daną, ponieważ to by oznaczało, że ten obraz będzie mógł pokazywany być tylko raz jeden w tym miejscu. Czyli teoretycznie mogłoby się tak zdarzyć właśnie, gdyby to były jakieś rzeczy na zamówienie, tak? Ale nie, takie rzeczy mi się nigdy nie zdarzyły. To jeszcze jedno takie pytanie, że obraz to jest w ogłosie jakby pewnego doświadczenia, o którym pan mówi, życiowego, czy jakiejś inspiracji, która się dzieje w konkretnych warunkach. No to co może być taką inspiracją dla pana? Gdzie ten impuls się rodzi? Gdzie on powstaje? Tak, to bardzo ciekawe pytanie związane z tym, gdzie jest początek obrazu. Tak. Wielokrotnie się nad tym zastanawiam, podobnie jak kiedy się kończy obraz i nie wiem, gdzie jest początek obrazu. Jeden z takich najbardziej uchwytnych początków obrazu to jest oczywiście ten moment szkicowania, robienia rysunków wstępnych, notatek, bo robię też notatki. I to jest taki bardzo uchwytny moment. Na pewno jest to jeden z początków obrazu. Natomiast
Natomiast jak to się stało, że jakiś motyw mnie zainteresował? Nie wiem, wydaje mi się, że dotykamy tutaj takiego pojęcia tajemnicy obrazu i nie potrafię tego odpowiedzieć, dlaczego dany motyw, gdzie jest ten początek obrazu, dlaczego dany motyw mnie zainspirował, dana sytuacja, nie zawsze to jest inspiracja, czasami jest to coś trudno uchwytnego, także wielokrotnie się nad tym zastanawiam. Nad początkiem obrazu i nie potrafię tak udzielić odpowiedzi. Mam kolejne pytanie takie, że to bardzo osobiste takie doświadczenie, które jest między Panem i potem tym dziełem, no ale jest Pan również wykładowcą i ma Pan odbiorców, uczy Pan studentów malarstwa, więc no jakie wartości, co jakby najważniejszego chce Pan przekazać tym ludziom? Początkiem edukacji jest konieczność zdobywania wiedzy, umiejętności i kształtowania świadomości, ponieważ studia artystyczne są, jak każde studia na każdej uczelni, są procesem kształcenia. I to jest ważne, żeby zrozumieli, że nic nie bierze się z niczego, że konieczne jest kształcenie się. I to jest najważniejsze, że nie czekanie na jakieś natchnienie, co jest jednym z mitów, bądź jakieś malowanie pod wpływem impulsu. Studia artystyczne są ciężką pracą, polegające na zdobywaniu kształcenia. Następną kwestią jest to, żeby być prawdziwym i szczerym w tym, co się robi. I żeby to się wiąże z tym, jednak to, co mówiłem wcześniej, się wiąże z tym, z tą prawdziwością kształcenia. Ponieważ w ten sposób, zdobywając wiedzę, umiejętności, zdobywając świadomość, i potem prawdziwość, prawda w realizacjach twórczych jest całością, ponieważ pozwala potem realizować, bo nie tylko malować, bo to są różne dyscypliny, pozwala potem realizować właśnie różne prace z różnych dziedzin zgodnie z własnym poczuciem. Szczerze, ale też pozwala realizować to, co się pragnie, to, o czym się marzy, to, o czym się myśli, a nie tylko, żeby myśleć, co potrafię, bo nic więcej nie potrafię. I te właśnie kompetencje są podstawą w połączeniu właśnie ze szczerością wypowiedzi, zgodnie ze swoimi marzeniami i rozumem i sercem. Może ostatnie pytanie w tym spotkaniu. Który z malarzy, czy technik, czy właśnie okresów malarstwa jest bliski Panu i gdzie Pan się najlepiej czuje wśród twórczości no, innych? Kogo mógłby Pan tutaj wymienić? Jakiego? To trudne pytanie, ponieważ... Mentora, może za dużo, ale... Mam różne fascynacje, one się pojawiają, znikają. Różne. Czekają. Różne okresy w sztuce, różne postaci są dla mnie ważne. Dałem temu wyraz, malując taki cykl małych obrazów, gdzie właśnie to byłaby taka odpowiedź. Właśnie, gdzie malowałem, inspirując się, sięgając do różnych malarzy i to jest dla mnie tak ważne, ponieważ myślę, że to też, powracając do tej inspiracji, że sztuka sama, historia sztuki, historia malarstwa, nie tylko malarstwa, może być inspiracją. To również może być jeden z początków obrazów. Także ja jestem, dla mnie tradycja sztuki jest tak ważna, że właściwie
mógłbym powiedzieć, że w ogóle sztuka jest dla mnie, historia malarstwa jest dla mnie inspiracją. To też jest jeden właśnie z takich dla mnie momentów najważniejszych. Dziękujemy.